Hej, hej, tu Argo. Dzisiaj o grze Wsiąść do pociągu. Europa. Jest to jedna część z całej rodziny cyklu gier Wsiąść do pociągu. Pierwsza część wyszła prawie 17 lat temu. Wsiąść do pociągu Europa jest grą familijną, lubianą i kochaną na całym świecie. Łatwe zasady sprawiają, że ta gra bardzo dobrze odnajduje się w rodzinnym gronie. Wszystkie tytuły spod szyldu Wsiąść do pociągu dzielą się na trzy serie. Są to gry podstawowe, m.in. tak właśnie jak Wsiąść do pociągu Europa, czy Niemcy, czy dookoła świata, czy USA, ale są również wydawane same mapy, czyli na przykład Indie, Polska, Holandia, Afryka. Każda z tych części dodaje inne mechaniki i urozmaica rozgrywkę. Są też wydawane tylko dodatki karciane, które urozmaicają już aktualne tytuły. Jeżeli chcesz w minutę dowiedzieć się czegoś o tej grze, kliknij w ten link, a całą resztę zapraszam na filmową prezentację oraz zasady gry. Pamiętaj, że czasówkę zawsze podaję tam na dole w opisie. Możesz tam kliknąć i od razu przeniesie się do danego segmentu. Na dole również znajduje się guzik subskrybuj. Jeżeli chcesz więcej filmów tego typu, to polecam go po prostu wcisnąć. Z cyklu gry podane w najlepszej formie, Wsiąść do pociągu Europa. Intro! No to wsiadamy do tego pociągu i jedziemy z zasadami. Planszę przedstawiającą mapę Europy kładziemy na środku stołu. Każdy z graczy dostaje 45 wagoników w wybranym kolorze oraz po 3 dworce, wraz ze znacznikami punktacji. Znaczniki kładziemy na polu start na początku toru punktacji. Za każdym razem, gdy zdobywamy punkty, przesuwamy znacznik na torze. Tasujemy wszystkie karty, wagonów i lokomotyw i każdy z graczy dostaje po 4 karty. Pozostałe karty kładziemy obok planszy, tworząc stos wagonów. Odkrywamy 5 górnych kart, tak aby każdy je widział. Obok kładziemy kartę podsumowania i Europejskiego Ekspresu. Bilety na długie trasy, czyli te z niebieskim tłem, tasujemy i każdemu z graczy rozdajemy po jednej. Pozostałe długie trasy odkładamy do pudła tak, aby nikt ich nie widział. Bierzemy talię typowych biletów, tasujemy i rozdajemy każdemu po 3. Resztę kładziemy obok planszy i tworzymy zakryty stos. Przed rozpoczęciem zagrywki potajemnie wybieramy bilety, które chcemy zachować na całą grę. Minimalnie 2, a resztę odkładamy do pudełka. Celem gry jest oczywiście zdobycie jak największej ilości punktów.
Punkty zdobywamy poprzez tworzenie połączeń pomiędzy dwoma sąsiadującymi miastami. Drugą metodą jest realizacja biletów, poprzez realizację połączeń pomiędzy dwoma wybranymi miastami na bilecie. Punkty zdobywamy również poprzez utworzenie jak najdłuższej trasy oraz za dworzec, którego nie umieściłeś na planszy. Natomiast punkty odejmujemy za każdy niezrealizowany bilet. Rozgrywkę rozpoczyna osoba, która odwiedziła jak najwięcej miast europejskich. Następnie lecimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W swojej turze gracz musi wykonać jedną z czterech akcji. Pierwszą z nich jest dobieranie kart wagonów. Kolor wagonu odpowiada kolorowi tras na planszy. Gracz bierze do ręki dwie karty. Każdą z nich może dobrać z odkrytych pięciu kart albo w ciemno ze stosu. Po dobraniu odkrytej karty natychmiast uzupełniamy jej miejsce kartą ze stosu. Po dobraniu odkrytej lokomotywy nie możemy wziąć już więcej żadnej karty. Lokomotywa to taki joker, wrócimy do niej zaraz. Gdy na odkrytym stosie znajdą się trzy lokomotywy, wszystkie pięć kart zgarniamy, odkładamy na stos kart odrzuconych oraz dobieramy pięć nowych kart. Gdy stos kart do dobierania zostanie wyczerpany, bierzemy stos kart odrzuconych, dokładnie tasujemy i tworzymy nowy stos do dobierania. Jeśli w dwóch stosach zabraknie kart, nie możemy wykonać akcji dobierania wagoniku. No i wracamy do lokomotywy. Tak jak mówiłem, jest to joker, zastępuje każdy kolor wagonika. Na tym przykładzie mamy cztery potrzebne niebieskie wagoniki do zbudowania tego połączenia. Dzięki lokomotywom, pomimo tylko posiadaniu dwóch niebieskich wagoników, jesteśmy w stanie wykonać to połączenie. Po dobraniu odkrytej karty lokomotywy nie możemy dobierać już więcej kart. Natomiast jeżeli w ciemno jako pierwszą kartę dobierzemy kartę ze stosu i okaże się ona lokomotywą, jest traktowana jako pojedyncza karta. Dzięki temu możemy dobrać jeszcze jedną kartę w ciemno albo z odkrytych kart. Druga akcja jest to tworzenie połączeń pomiędzy dwoma miastami. Robimy to poprzez wykorzystanie kart wagoników z naszej ręki w kolorze danego toru na planszy. Za jednym razem musimy zrobić całe połączenie, nie możemy tutaj na przykład wykorzystać tylko dwóch kart i zrobić tego w połowie. Po wykonaniu danego połączenia patrzymy, ile przysługuje nam za nie punktów i od razu naliczamy te punkty na torze punktacji. Do stworzenia połączenia na szarym torze możemy wykorzystać jaki kolor chcemy, byle wszystkie karty były tego samego koloru. Aby zająć tę czerwoną trasę składającą się z trzech pól, gracz może zapłacić trzema czerwonymi kartami albo każdą z nich zamienić lokomotywą. To są podwójne połączenia, biegną równolegle i mają tyle samo pól. W grze dwu- i trzyosobowej gracze mogą wykorzystać tylko jedną nitkę z podwójnego połączenia. W takim połączeniu jeden gracz może wykorzystać tylko jedną jego trasę. Takie trasy są tylko częściowo równoległe, nie są to podwójne połączenia, ponieważ każda trasa prowadzi do innego miasta. To są promy, wyróżnia się je znakiem lokomotywy na co najmniej jednym polu trasy. Aby wykonać połączenie promowe, gracz musi zagrać tyle kart lokomotyw, ile wskazuje dana trasa oraz uzupełnić je wagonami w kolorze danej trasy. Kolejną mechaniką są tunele, wyróżniają się one obramowaniem na trasie. Zagrywamy tyle kart w takim kolorze, jakie wymaga tunel. W tym wypadku jest szary, zagramy 6 żółtych kart. Następnie ten sam gracz dobiera 3 karty ze stosu kart wagonów. Za każdą dobraną kartę w kolorze kart, których użył do zajęcia tunelu, z kart z ręki musi dorzucić kartę w tym samym kolorze. W tym wypadku tunel kosztował nas 7 żółtych kart. Oczywiście dobrana lokomotywa jest kartą w każdym kolorze, także w tym wypadku również musimy dorzucić żółtą kartę. Przy dwóch lokomotywach dorzucamy dwie żółte karty. W przypadku, gdy za tunel chcemy zapłacić samymi lokomotywami, a ze stosu dobierzemy następne, musimy dopłacić kolejną taką samą ilością lokomotyw. Trzecią akcją jest akcja dobierania biletu. Gracz dobiera trzy wierzchnie karty, jeżeli kart jest mniej, dobiera tyle, ile jest. Każdy bilet pokazuje, jaką należy wykonać trasę oraz ile dostaniemy za to punktów. Gracz musi zachować przynajmniej jeden z nich. Może zachować dwa, może zachować wszystkie. A te, których nie chce, lądują na dole talii. Bilety odsłaniamy dopiero na koniec gry. Możemy mieć ich nielimitowaną ilość. Czwartą i zarazem ostatnią akcją, jaką gracz może wykonać, jest budowa dworca. Dworzec pozwala graczowi, który go wybudował, na wykorzystanie wyłącznie jednego połączenia przeciwnika z albo do miasta w celach realizacji biletu. Każdy gracz na turę może wybudować tylko jeden dworzec. Cena pierwszego to jedna karta, drugiego zaś dwie karty w tym samym kolorze, a trzeciego trzy karty w tym samym kolorze. Oczywiście możemy wykorzystać też naszego jokera. Jeżeli u któregoś z graczy liczba plastikowych wagoników zmniejszy się do dwóch lub mniej, każdy wraz z tym graczem ma ostateczną turę, gra się kończy, przechodzimy do podsumowania punktów.
Punkty za połączenia macie już podsumowane na trasie. Następnie każdy sprawdza swoje bilety, sprawdzamy, jakie połączenie udało nam się wykonać i dodajemy tyle punktów na torze punktacji. W tym przypadku jest to 10 punktów. Niestety za każdy niewykorzystany bilet odejmujemy tyle punktów, ile jest na nim widoczne. Tutaj aż 20. Za każdy dworzec, który został nam w zasobach, dostajemy 4 punkty. Na koniec gracz z najdłuższym połączeniem wagoników w tym samym kolorze dostaje kartę Europejskiego Ekspresu, a co za tym idzie 10 dodatkowych punktów. W przypadku remisu wygrywa ten, który zrealizował jak najwięcej biletów. Jak to nie wystarczy, wygrywa ten, co zbudował najmniej dworców. A jeżeli dalej jest remis, wygrywa ten, co posiada kartę Europejskiego Ekspresu. No brawo, teraz jesteś ekspertem od pociągów. Jeżeli chcesz poznać więcej gier, lubisz moje trailery, koniecznie odwiedź playlistę w prawym górnym rogu. Zostaw suba, lajka, dzwoneczek i bierz aktywny udział w tworzeniu tego kanału. Do następnego.